Przedstawiam dzisiaj tą prezentację na temat właśnie prawa farmaceutycznego, wyjaśniając wszystkie podpunkty, tam wady, zalety, bla, bla, bla. Przedstawiając jeszcze przykłady takie totalnie praktyczne, czyli oczywiście reklamy, puszczając tam wszystkim zebranym. No i potem pani tak mi powiedziała, ta moja wykładowczyni tak dokładnie, nie będę tutaj mówił nazwiska, bo to kompletnie nie ma sensu, i tak wam nic to nie da, że mówi, ale jesteś ambity, Michał, że tutaj takie ciekawostki, to jakieś tam pierdoły, te sprawy. Super, super, inicjatywa. I nagle mówi, ej, a ty pracujesz tak w sumie internetowo z tego, co się orientuję? No bo wiecie, jak zawsze są te pierwsze zajęcia, to zawsze się przedstawiasz, mówisz, co lubisz robić, co robisz na co dzień, że tylko po to, żeby ktoś cię lepiej poznał. No i tak ostatecznie pani mi zaproponowała nagle zaprezentowanie siebie przy 50-60 osobach w tam, wiecie, sali jako wykładowca który pokazuje siebie jako taki trochę starszy kolega, który ma doświadczenie wśród dziennikarzy, nieważne czy to publicysta, czy to dziennikarz esportowy, czy to jakiś dziennikarz radiowy, po prostu żebym siebie zaprezentował, w jaki sposób realizuje swoje hobby na co dzień, żebym zrobił wykład przy tych 60 osobach. I takie wow. No co, no nigdy nie miałem takiego doświadczenia, a kto wie, może kiedyś w przyszłości wykładowcą zostanę. Od kiedy masz współpracę z Enebą. Eneba akurat jest od dzisiaj. Dosłownie przed transmisją ustawiłem ich logotyp na transmisji. Jeszcze nie wiem, czy to jest akurat dosyć dobre miejsce, ale wydaje mi się, że jest dosyć widoczne. No bo jeżeli bym ustawiał w jakichś rogach ekranu, to nie byłoby to zbyt praktyczne jak na moje, ponieważ, no co, w lewym górnym rogu, kokolwiek kliknę, to jest HUD, a z drugiej strony po prawej są statystyki. Więc, albo tylko i wyłącznie byłoby to pode mną, albo w miejsce czatu, czyli tak, jakby lekko poniżej. Jak tam sytuacja na bocie? Dobra, nice. Widzę, że remis jest taki taki miniona mhm. co jest w kartusa, ale raczej tak mi się wywalił. No dobra, ja biję na pysku. Aha, jest przyjaciel. Ty przyjąłem ofertę? No tak, no bo w sumie jest to ciekawe doświadczenie, które mogę które mogę zrealizować i mogę sobie wpisać do CV, że byłem wykładowcą na tym <głos》> dosłownie na zajęciach Kiedyś to byś był wykładowcą miałbym studentów, którzy grają w ligę, to się zapytaj kim jesteś <głos》>, czy bukongiem, czy jarwanem czwartym no w sumie to jest ciekawe pytanie i w ogóle co robi rel na drugim poziomie? w sensie to jest w ogóle opłacalne tak rumować wcześniej? bo jak na moje to ja tutaj wjeżdżam od razu Chyba że tutaj wizję faktycznie porozstawiali no, to. No, co jest. Bądź w no. we mnie. No to nie wiem co, ale troluje ten chłop. Bez kiju. Zabijesz? Tak. Czy to tak wiesz, profilaktycznie chcę oddać, ale... Kurde, jeszcze mi biedronki latają po pokoju. U ciebie też tak jest? Że jak jest okno otwarte czy coś, to te wszystkie robactwa ci w... wlatują do domu, nie, czy nie? Nie, co? Mieszkasz gdzieś nie w mieście chyba, co? Znaczy nie, no właśnie w mieście, jak jest pierwsze piętro, to to całe robactwo nie wlatuje na jakieś tam piąte, czwarte piętra, tylko parter albo pierwsze. To normalnie wszystkie szukają ciepła i mi do domu wlatują. I teraz widzę na ścianie, że mam jakieś trzy biedronki, które są przy świetle, no bo wiadomo, ciepło. Nienawidzę tego robić, ale no muszę je wyeliminować, tak grzecznie mówiąc. Może grać, wiesz, w taki sposób, że oddaje po prostu Expo kartusowi, nie? Jak on, on musi jednak się rozpędzić trochę. No i w sumie to jest dobra strategia, ale z drugiej strony, no ona nic nie zrobiła na Midzie, nic nie zrobiła na Topie, tylko dostała Turret Agro, więc nie wiem, czy to było dla niej opłacalne. pisk, Napysk. napysk. Nie wiem, czy my ją zabijemy, chyba nie. A ona many nie posiada auto No nice i dobra, puszowanko. Mogę do was zejść? Nie jeszcze niestety ultimate, ale można spróbować. Dobra, co wam to zapowiedziałem? Chyba, że... Nawet nie wątpię, że ci... Jakbyś nie zaatakował, to myślę, że by cię nawet nie zauważyli. Mówisz? Ale bramkę strzeliłem, kurde. Dobra, ja robię Drake'a w Raleczego. Może to być totalnie jelo pomysł, ale z drugiej strony, na fazie alei, jakbyśmy jeszcze to wykorzystali, to byłoby cudownie. Polecam siatkę na owady do okna. A ile swoją drogą taka siatka może kosztować? W sensie cenowo, dwie dychy, trzy może. Oczywiście nie wymagam jakiegoś all inclusive. <gryw> wymagam tylko prostej, działającej. Jestem, jestem. Rel co może? Dobra Jezu, o sorry Niezły tutaj... steal poleciał Dobra, ta flashowała, czy Wukong flashował? Bo chyba teraz mu się zaraz to Ej dawaj robimy kiwkę, czy nie? Wiesz na czym polega kiwka? Ja Puszujesz aleje i tu ze mną przychodzisz, a ja to grabuję i eliminacja Aha, aha Nie to jasne No ja tylko... gotowości O kurde Sk Skubany No jesosito Dobra, przeżyłem. A gościu myślał, że trafił mnie tym. Nie no, berka z ciebie, wariacie. No i widzicie może Nawet jak Talon przyjdzie, to... Nie, raczej marne szansa. Siemano Mike, jak wsiadłem do ciebie poglądać tego bliska, ale niestety ziewam i zmęczenie bierze górę. Idę w kimoa. No to... Normalna sprawa. W sensie, serio, Jons, jesteś nie pierwszą osobą, która mi pisze, że jestem idealny na sen. Także, może to jest... Tak jakby wina tego, że nie jestem mega zadymią, zadymową osobą, a jedyny jaki dym potrafię robić to z epeta. Wiecie jak jest. Co nagrzale. Na nagrzale? Truskawka. Ale nie, nie palę tak szczerze mówiąc regularnie, wiesz, to jest takie palenie w stylu o, kiedyś się paliło, bo wiesz, te studia, czasami były jakieś te jeszcze liceum. Ogólnie takie zakupienie epeta tylko po to, żeby sobie ze znajomymi posiedzieć mi się mega opłacało, bo bardzo dużo kontaktów załapałem, no też oczywiście na domówkach się niejednych było, a tak jakbym tego nie Jasne. zrobił, no to nie ma się tak jakby czasami takiego tematu, bo nawet jak masz załóżmy właśnie tego epeta, to ktoś się pyta, ej a co na grzale, ej z drugiej strony jaki to model, a ile dałeś, i to się potem zaczyna gadka, a co tam u ciebie, a czy w ogóle z tą Aśką czy Kaśką ci wychodzi, ej czy to ma potencjał, no takie tam sprawy. Jezus Maria, czemu my nami bijemy jedną osobę, potem drugą? Nie podoba mi się to. Przecież się zabiliśmy, ale <gryw> każdy poleciał w zupełnie innym kierunku. No i Wukong niestety przeżył. a bardziej zależało mi jednak na Wukongu. Jaką postacią w dżungli kontrolować magiczne postacie? Nie tylko itemami. Heimerdingera na przykład. No to możesz kajtować go jakimś Gravesem albo na przykład Kindred. To jak co, ale takie postacie mega są dobre na daleki dystans. I nawet jak taki Heimer ci postawi wieżyczkę, to kresją bezpośrednio one-shotuje z tego większego, mocniejszego autotaczku. Więc raczej bym tą postać wybrał. Jednakże jeżeli zastanawiasz się, co jeszcze możesz wybierać z takich dalekodystansowych czempionów. Z jednej strony Nidalka może być skuteczna, bo Jidy. GD, jak G-dom akurat odpowiednio trafisz, to one-shotujesz tą wieżyczkę. Z drugiej strony też masz co chwila te wszystkie umiejętności i to też jest pewnego rodzaju atut. Dobra, ja robię Drake od razu. Oj. No szczerze mówiąc, to jest idealna pora, jak na moje. No ja idę Ci już pomóc. Tylko nie mam pewności czy faktycznie oni o tym wiedzą, bo Rel tu gdzieś była nieopodal i w sensie wcześniej jak ją goniliśmy, to z automatu przeskoczyła przez ścianę, więc kto wie może jakąś wizję postawiła. Ale widzę, że faktycznie ludzie to nawet nie są zainteresowani. Na się gadasz? A czasami się zdarzy, że z kimś dyskutuje. Albo w skrócie, ja dyskutuję, a ta osoba słucha. <grymne> Też tak może być czasami. O kurde, to wukong jeszcze był. Uciekaj, wariacie. Kartusel, również tam możesz mieć? Lol, ty. On zabił on jeszcze. Dobra, to wyszło okej okay w takim razie. Siemka, jak siada Blitzcrank w dżungli? No, Fire aktualnie posiadamy. Nie chcę ci tutaj skłamać. Dokładnie statystyki 48 winów, 27 luzów. To łącznie daje 75 gierek, jak dobrze liczę na szybkości. I to jest 76 gra. Więc mamy tę jedynkę 0 LP-ków i walczę o utrzymanie. Jak tam ten diamencik? Chodziło bardzo dobrze. W sensie, czy ja czuję różnicę pomiędzy platyną a diamentem? Trochę tak, trochę nie. Trochę tak, ponieważ jest coraz częściej stosowany tutaj inwajdzik. Zarazem... Coraz częściej ludzie się wyzywają i nawet sobie FFU gierkę w piątej minucie, albo czasami nawet i w pierwszej, więc to jest tak jakby definicja wysokiego progu rankingowego. W platynie może ludzie walczyli bardziej i starali się dotrwać nawet do systemu bounty, natomiast tutaj, nawet jak jest system bounty, to ludzie i tak poddają mecz czy po prostu chcą zagrać nexta. To i na draftach się wyzywają w lobby. No tak, ale normal to praktycznie pewnie dlatego, że hej, bo ty mi wybrałeś rolę, którą ja zaznaczyłem. Albo dostałem autofila, to mam wyrąbane i tak pójdę na mida moim jasuło. Taka to jest pewnie kłótnia typowo na tym Na normal draftcie A tutaj ludzie się kłócą o zupełnie inne rzeczy Ktoś troluje ci gierkę, to potem całe życie jest znane z tego, że troluje gry, bo Ktoś faktycznie raz Raz komuś źle poszło, albo był na bombie i Weź tutaj spróbuj Się kłócić mm -hmm. Dino Berek. Tyk <noise> ale snipe. Hej, myślisz, że osoba zaczynająca przygody z ligą powinna zaczynać od dżungli, czy lepiej zaczęła od innej alei? Wiesz co, każdy tak szczerze mówiąc może zaczynać od czego mu się żywnie podoba. W sumie będzie tylko i wyłącznie ciężko odnaleźć siebie w ulubionej pozycji, w ulubionej klasie bohatera. Więc nie ma czegoś takiego, że polecam grać na midzie czy saporcie, bo tam jest najprostszy matchup. Każda rola ma tak jakby proste, jak i ciężkie postacie. Więc nie, miał, nie powiedziałbym, że musisz zacząć na przykład od mida, bo jest najprostszy, albo na przykład od supporta, bo tylko shieldujesz. Polecam również zauważyć, czy w sumie taką serię jak trzy najlepsze postacie na każdej alei, bądź to bądź jeszcze po chyba najlepsze postacie dla początkujących graczy. Tam akurat stricte nie ograniczam się do roli, Ograniczam się tylko do prostych postaci, które stworzyłem tak jakby według sądy oraz własnego doświadczenia. Możemy dajwować w sumie. A no, oni odpuścili, dobra. To ten tier. nie kto wie, może jeszcze coś innego się uda zdobyć. O kurde, ty ja kartusa chwyciłem? To się, wyszło Warf, nie? Nie spodziewałem. Nieźle. Ale kartus jest najgorszy z nich, więc wiesz. E, tam gadasz. Każdą postacią wbijesz daną rangę? Oczywiście, że tak. Tylko trzeba się starać do samego końca. Bo jeżeli myślisz, że ranga przyjdzie sama z siebie, to to tak nie działa. Każda rzecz w życiu jest niestety ciężka do zdobycia, i musisz sobie na to zasłużyć, bądź nawet i poświęcić temu masę czasu. Ja wiadomo, każdy by chciał być challengerem, master mastertierem, ale wiecie, ile trzeba gierek zagrać, zwłaszcza jak jesteście na jakimś main koncie, gdzie macie załóżmy silverka. Z drugiej strony, wiecie, ile trzeba nerwów. A wiadomo, trzeba mieć takie nerwy, że tryhardujecie, nie wyzywacie, no bo wiecie, jak wyzywacie, to macie banicję na koncie, nie? Wiecie o co chodzi. Przysięgam ta ręka, ją to ją gwałci czasami. Tak jak tego Talona, który nie wiem co robi. Ej no bez kitu, no gościu, Intermediolan, to jest chyba jego ulubiony zespół. To mój drugi sezon i Platynka siadła, a w pierwszym rok temu Harsack Silverek. A to wy się nie przejmujcie. Ja jak grałem dosłownie 10 lat temu w Ligę, pierwszy swój mecz to wylądowałem w brązie 2. A sorry, przepraszam, to jeszcze nie był system rankingowy. Tam było coś takiego jak punkty ELO. To punkty ELO też graniczyły z jakimś naprawdę niskim rankingiem, więc nie ma powodów do zmartwień. Wiadomo, wraz z każdym sezonem ta ranka wzrastała, doświadczenie czy rozumienie gry również, ale nie zapomnę faktycznie pierwszego rankera, którego, choć nie grałem na dżungli, grałem z X na midzie. Zawsze pamiętam pierwszy mecz i tak jakby pierwsze totalne oro, które kiedyś się zrobiło, i pamiętasz się ja już potem przez całe życie. Bo to taki był pierwszy mecz, który wykerowałeś. Moim takim pierwszym meczem była Nidalka na midzie. Bo wtedy o dziwo były polecane wszystkie postacie na środkowej alei. I wtedy grałem przeciwko Oriance. Którą tak totalnie zmierzyłem, że miałem 11-0. A potem jak biegałem po po prostu różnych zakątkach mapy. To rekordowe wtedy statystyki zrobiłem. 27-0. Ciężko było mi to wtedy przebić. Bo mówię, to były moje pierwsze gry dosłownie w karierze lolowej. Potem to już wszystko szło jak spłatka, wiadomka, te 27 co się zamieniło na 40, ale tylko przez to, że się bardziej smurfowało. Ile miałeś wtedy lat? No skoro miałem, było to 10 aka, 9 lat temu, no to... dynastię. Wtedy byłem jeszcze nielegalny według polskiego prawa. Chyba, że tutaj nie mówimy o damage'u, tylko mówimy stricte o tym, że a tutaj nas zaslowuje, a tutaj magicznie nas jakby przygwoździ, a potem coś zrobi innego. No tak alternatywnie, patrząc na przestrzeni lat, to Uder miał takie zadanie. Bo Uder był taką postacią, która stricte stunowała, uciekała. Stunowała, uciekała. O! No nie Czas źle. na reakcję miałem. E, miałeś flash, A, miałeś heala, no? Miałeś, miałeś. Ale to i tak. Wydaje mi się, że i tak to by nic nie dało, bo on mi pasywki zautomatyzował. Nie dało, a próbowałeś, próbowałeś bokiem, czy nie? <noise> jak nie próbowałeś, to nawet nie, nie próbuj się tego wypowiadać. No, jak bokiem spróbujesz, to wtedy możemy dyskutować. A w kategorii topa, to po pierwsze bym raczej przyznał pierwsze miejsce temu Warwickowi na kurnej alei. O serio, dla mnie to jest nerwująca postać pod względem leczenia CDR-ów, jak i w sumie dominacji na alei, bo Warwick od razu się lubi bić na pierwszym poziomie. Bo wiesz, że w większości może wygrać. A w ogóle taka ciekawostka, ostatnio nie wiem czy byłeś na live, ale wydaje mi się, że nie, mój widz ukradł bułkę ze sklepu, która kosztowała niecałą złotówkę i miał jakąś tam karę chyba, wiesz, sądową czy coś, no bo wiesz, był na, kamer był na kamerze i zobaczyli go, a że on nie ma tam chyba jakiejś 18 lat czy tam 17, no to rodzice za to odpowiadają, więc rodzice mogą siedzieć za to, że on ukradł bułkę ze sklepu. <noise> to widzę jest... masz. No gładny był, no co? Ja ratował się chłopaczy Ale... na nie? Założyłem. E... No. wiesz, Bliskrank ma ten. E... Jak to się nazywa? Co? Masz pasywkę z Ulta, nie? Jak, jak masz ma, masz go open. Jakby masz. No. A, A ty właśnie ostatnio też widziałem na streamie. jak Zaczynasz drake'a i na początku Ulta z nie? Jakby. Że Wiesz, chodzi to, że Ci, to, że, że, to, że na to, początku to, że... używam ulta i potem ta r tak. tak? W sensie chodzi Ci o to, że teraz jak mam r tak. to teraz te piorunki się aktywują? Jak już gramy, grasz sobie, nie? I tam już masz obgarniętego tego biskranka w 100%, to zawsze sobie fajnie znaleźć coś, co możesz zoptymalizować. No to prawda jest akurat, to masz rację. Masz totalną rację. oj, oj, oj ale oro. Dawaj będę, daj daj. Nawet ciśniesz, 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 pę, penta, 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 Eee, Kwadra, nie, triple. O. Nawet nie. Nie, no, triple to, to zrobiłeś, Podwierzę. halo. Triple to Dobra, zrobiłeś. ale nawet, nawet nie kwadra. No, Dobra, to co? się, to... się udało. I utrzymaliśmy się w D1C, także najwyższy czas tak. powiedzieć tak. widzom, powiedzieć fanom, że autostrada do Monster Tiera stoi po prostu tworem. Także sami widzicie widzowie krękiem też się da wygrać grę Ja mam 21 LP'ków to jak na moje MMR'y są dalej wyrąbane Bo tracę po 9 W sumie nawet i większy damage zrobią od konga taka ciekawostka Ale wielkie pytanie Czy gościu był autofilem? Ło kurde od Pająka Też walczył Master tier taka ciekawostka Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście wpadajcie częściej na streamy, gdzie są takie oto piękne gierki w D1. Także pozdro, yo!